pszczółki. One czują, że są w telewizji internetowej. Są medialne pszczółki. Moi drodzy, wspaniali, cudowni widzowie naturalnie od kuchni, pragnęłam od początku zabrać Was do niezwykłego miejsca, do którego z wielką radością zawsze zaglądam. Nie raz w roku. Często tu zajeżdżam do Dareczka, do Tęczowej Pasieki. To właśnie tu też pisałam w pewnym sensie pierwszy rozdział w książce Naturalnie. Tu leży na ulu nie bez powodu właśnie o pyłku pszczelim, w drugiej części o propolisie, bo dużo mamy do powiedzenia właśnie a propos tych skarbów natury. I prosiliście właśnie między innymi o pyłek pszczeli. Darek, znasz to, ten wierszyk? Pyłek pszczeli to cudowne jest białko, bo po nim cudowne robi się ciałko. I to jest prawda. Darek, mój drogi, czym właściwie jest pyłek pszczeli? Musimy powiedzieć, czym jest pyłek pszczeli. Pyłek pszczeli tak naprawdę to są odnóża pyłkowe. Mówi się fachowo. Natomiast czym jest pyłek pszczeli? Powiem najpierw, czym jest miód. Miód jest paliwem dla pszczół. Natomiast pyłek pszczeli jest chlebem. To, co one jedzą, to, czym żywią młode larwy, młode pszczoły, młode, młodziutkie, tudzież same spożywają i tworzą z tego mleczko pszczele, którym karmią królową. No wiadomo, że królowa potrzebuje samego nektaru. Tak jest, najlepszych z najlepszych skarbów natury. Natomiast myślę sobie, bo tak pięknie pamiętam w książce, zaczerpnęłam tu od Was z Tęczowej Pasieki takie hasło, że pyłek pszczeli, ten pyłek kwiatowy to jest wiadro pigułek, ale nie z apteki, tylko tych naturalnych. Tych naturalnych, tak. Pyłek pszczeli ma bardzo dużo witamin. Witamin z grupy B, cała gama, witaminy C, ale również minerałów, takich jak bab, żelazo, które jest bardzo ważne. Więcej ma żelaza niż sama wątróbka, którą zjemy. Więc jest to bardzo ważne, szczególnie jeżeli ktoś ma problemy z anemią, jak najbardziej go spożywać. To osoby, które przeszły na wegetarianizm, zrezygnowały z jedzenia mięsa, jak najbardziej, jako wspomaganie diety jest to pyłek. I to jest, moi drodzy, właśnie bardzo dobry kierunek, dlatego że ja często stosuję, ja nie jem mięsa od wielu, wielu lat, ale właśnie stosuję sobie takie kuracje pyłkiem kwiatowym, zarówno wiosną, 2 miesiące, i jesienią. I teraz jest też bardzo ważna informacja, Darku, ta techniczna, o których ja będę trochę jak ten naturalny policjant pilnować, że jakość tego pyłku, jakość skarbów natury ma olbrzymie znaczenie. Ma. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, że jeżeli szukamy naturalnych produktów, szukajmy u swoich znajomych, od swoich znajomych polecone, tam gdzie nie ma przemysłu, gdzie nie ma ruchu samochodowego, gdzie wszystko jest oddalone, gdzie ta natura jest taka pełna natura. Także tutaj gdzie rosną chwasty, różne rośliny, jak najbardziej. Toczy się, ale w sposób naturalny, piękny, spokojny, tak jak tutaj widzicie. Tutaj nie ma głównej ulicy i to jest bardzo ważne, bo nawet ostatnio właśnie na wykładach u doktora Różańskiego dyskutowaliśmy na temat pyłku i dyskutowaliśmy na temat propolisu i właśnie pan doktor też powiedział, że tak naprawdę jeżeli te pszczoły latają blisko jakiejś aglomeracji miejskiej, jakichś ulic czy chemii, to one są w stanie niestety po prostu tą chemię przyprowadzić tutaj do ula, a tego właśnie nie pragniemy, bo pragniemy tego wszystkiego, co naturalne. I to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, ponieważ pszczoła, jeżeli zbiera nektar, jakiś pyłek z kwiatów, gdzie poleciała sobie w mieście, teraz są bardzo modne ule w mieście, pszczoły, żeby mieć w mieście, natomiast musimy pamiętać jedną rzecz. Jeśli chodzi o miód, czyli ten nektar przefiltruje przez siebie, czyli te ciężkie ołowia, ołów, który jest zawarty w powietrzu, również w tym nektarze, przefiltruje przez siebie. Natomiast pyłek, propolis, niestety już nie. Mhm. Czyli to wszystko, co tam się znajduje, zostanie w tych produktach. Tak bardzo ważne jest szukać pasiek i miejsc, gdzie są oddalone od dużych aglomeracji. A mamy takie miejsca, moi drodzy, więc szukajmy, ale też tak sobie pomyślałam, że najpiękniejsze jest to, że my teraz też te miejsca możemy po prostu wspierać, bo tak jak powinniśmy wspierać swój układ odpornościowy właśnie teraz, przed chwilą z Darkiem rozmawialiśmy na przykład, jaki to miód powinien być nazywany covidowy? Nawłociowy, na górne... Nawłociowy covidowy. Tak jest, na górne, dokładnie, na górne drogi oddechowe, zresztą wyjedziemy stąd z miodem nawłociowym i propolisem i pyłkiem pszczelim. Ale właśnie, co jest bardzo ważne, moi drodzy, w kontekście pyłku pszczelego, widziałam w sklepie i to jest cudowne, że coraz więcej mamy tych produktów ekologicznych, półek sklepowych właśnie z tym oznaczeniem eko, tylko nie zawsze eko oznacza naturalnie i zdrowo, bo jeżeli ja na półce sklepowej widzę pyłek
pyłek pszczeli, który jest zapakowany w plastik albo na przykład w torbę foliową, albo miód w plastiku, takim opcjom mówimy stanowczo nie. Nie dotykamy tego, nie kupujemy, bo to nie ma nic wspólnego ani z naturą, ani ze zdrowiem, prawda? Tak, racja, oczywiście. Prawdą jest, że miód, tak samo po miód, nie powinniśmy sięgać metalową łyżką. Tak, nie powinniśmy. Zachodzi w reakcję chemiczną z metalem miód i były badania robione, że potrafi być rakotwórczy. Więc jakby, jeżeli sięgamy, to sięgajmy drewnianą. Jak kogoś Puchatek, taką drewnianą tak. Po prostu. Ja mam taki, jak to się, ja nie wiem jak to się nazywa, ale taki taka właśnie... Taka pałeczka. Taka pałeczka, jak w bajce u Kubusia Puchatka, tylko dedykowana właśnie do miodu. Natomiast wracamy, moi drodzy, do tego pyłku pszczelego. On jest, zobaczcie, jak piękny. Kolorowe to obnóże kwiatowe. Widać, że tutaj z wielu kwiatów zostały zebrane, więc to jest takie bogactwo. Im ciemniejszy, tym mówi się, że ma im bardziej kolorowy i ciemniejszy, to tym jest lepszy. Tym jest lepszy, bo bogatszy. Ale dlaczego tak jest? No powiedzmy, ja to zawsze, jak jestem w przedszkolu, czy też opowiadam o pyłku, o miodach, mówię o tym, to i podsuwam przykład. My ludzie jemy, co, jemy ziemniaki, jemy kotleta, jemy surówkę. I czy my wszystko jemy tylko ziemniaki, czy tylko kotleta i czy tylko surówkę? Nie, my mamy piękny talerz. Tak samo pszczoła, to jest jej talerz. Ona nie jest mono, ona też potrzebuje różnych pyłków, różnych smaków, można powiedzieć. Śmiem przypuszczać, że w XXI wieku ta pszczółka to nawet dużo mądrzejsza niż człowiek. Ja bo myślę, ty wymieniłeś kotleta, surówkę i ziemniaka, a ja zawsze mówię na wykładach, to nie jest dobre połączenie. Ale nasz przeciętny Kowalski tak właśnie jest. To prawda, a ja mam nadzieję, że my troszeczkę zmienimy i pójdziemy w stronę tych pszczółek, a białko będziemy uzupełniać w sposób naturalny, na przykład właśnie pyłkiem pszczelim, albo przynajmniej zrezygnujemy z tego częstego spożywania białka zwierzęcego do jednego raza w tygodniu, teraz, tak jak sugeruje WHO. Teraz powiem, nawet jak po sobie widzę, że ja codziennie teraz biorę ten pyłek, tak już drugi miesiąc, codziennie rano, natomiast widzę, że w samym moim organizmie o coś takiego, jak pomyślę o mięsie i mówi, nie bardzo już chcę jeść mięso. Mhm. Uciekam do czegoś zupełnie innego, uciekam do ryb, uciekam do warzyw, do tego typu rzeczy. Bardzo ważne, moi drodzy, po na przykład kurancji antybiotykowej. Bardzo ważne. Dla osób, które na przykład musiały skorzystać z chemioterapii, radioterapii, w czasie właśnie choroby nowotworowej, w ogóle przy osłabieniu, przy anemii i przede wszystkim wspierając układ odpornościowy, moi drodzy. Tylko co jest jeszcze, bo będziemy tutaj jeszcze, nie dokończymy, dopóki wszystkiego nie powiemy. Tak jest. Staram się pamiętać o tych wszystkich szczegółach, które są tak bardzo ważne. Minimalna kuracja trwa ile? No, miesiąc czasu. Miesiąc czasu. Ale musimy pamiętać, że kurację, jeżeli już startujemy z kuracją, nie przerywamy jej. Nie tak przerywamy jest. Jej. Jeżeli to codziennie, konsekwentnie, rano, robimy, wieczorem sobie nastawiamy, czyli łyżeczka albo łyżka, zależy na jakim etapie jesteśmy, zalewamy letnią wodą, zostawiamy to na noc, rano wymieszamy i pijemy to. Kuracja miesięczna, to jest minimalna kuracja. Jeżeli ktoś jest mocno osłabiony, czuje, że ten układ odpornościowy potrzebuje takiego solidnego wsparcia, spokojnie można pociągnąć tutaj nawet kilka miesięcy. Ale co jest bardzo ważne, to jest właśnie to, że my tego pyłku nie możemy spożywać w ten sposób, że my go zalejemy i od razu wypijemy. Trochę jak z ziarnami siemienia lnianego, pamiętacie, że zalewamy na 2 godziny. Minimum 2 godziny, ale tak jak my najczęściej robimy, zostałam tu wiele lat temu solidnie przeszkolona, czyli biorę właśnie rozpoczynamy, moi drodzy, to też jest bardzo ważne, od łyżeczki, bo teraz wiele osób jest uczulonych, też również na miód. Natomiast rozpoczynamy od jednej łyżeczki, zalewamy połowę szklanki letnią, tylko nie gorącą, nie wrzątkiem, letnią wodą, a potem rano, jak to po prostu przestoi przez noc, dolewamy do tego ciepłej wody, żeby też na czczo nie pić zimnego, tylko pić ciepły, szczególnie o tej porze roku. Możemy, to też podpowiem dla tych, którzy, no niektórzy mówią, a to taki mdły zapach i tak smak i tak dalej. Możemy, moi drodzy, na przykład dosłodzić miodem nabłociowym. Każdym jednym miodem, który byle był prawdziwy, jak ja to mówię. Prawdziwy, naturalny miód. I proszę nie przerywać, bo jeszcze to jest dokładnie to, co powiedział Darek. Będę dopowiadać te najdrobniejsze szczegóły, bo uważam, że one mają olbrzymie znaczenie. Dla nas one są oczywiste, ale dla was nie muszą być, więc po to też przygotowujemy ten kanał. Jeżeli bierzecie przez miesiąc i przerwiecie na jeden dzień w połowie, to jest tak, jakbyśmy resetowali dysk.
od początku rozpoczynamy. To jest czyli bardzo ważne. Jeden dzień przerwy powoduje, że rozpoczynamy od początku miesięczną kurację, czyli miesiąc to jest minimum, ale jeżeli przerwiemy na jeden dzień, jest koniec, ten dysk się resetuje. Więc ta natura potrzebuje tak naprawdę ciągłości, konsekwencji, cierpliwości i pokory. Ktoś pięknie powiedział, że w naturze to nagle to się tylko katastrofy dzieją. Ale jeżeli pragniemy czegoś dobrego uzyskać właśnie od świata natury, to potrzeba jest cierpliwości. Tak, to jest bardzo ważne, bo musimy pamiętać o tym, że to nie zadziała po raz, dwa, trzy razy weźmiemy, a fajnie wziąłem i nic się nie dzieje. Tak, nie będzie się nic działo. Efekt dopiero będzie widoczny gdzieś dopiero po miesiącu czasu. Dopiero odczujemy, że to jest naprawdę, zaczęło działać. I działam, moi drodzy. Jestem tego najlepszym przykładem. Ja zawsze stosuję, tylko też jestem zdania, że jeżeli jesteśmy zdrowi, to potraktujmy to jako kurację. Ja stosuję właśnie zawsze październik, listopad, a potem luty, marzec. Właśnie żeby wzmocnić odporność. Tak, dokładnie. To jest odporność. I żeby odżywić też. Też odżywić nasz organizm, szczególnie po zimie. Teraz na zimę się przygotować, żeby mieć odporność, a po zimie, kiedy brakuje nam tych świeżych warzyw, świeżych owoców, żeby odżywić również organizm, przygotować się na to, co przyjdzie, tak? Tak jest. A powiedz mi, Darku, po tym lecie, bo tak podpytywałam, to lato jest już za nami. I jak oceniasz zbiory w tym roku? Bardzo, bardzo źle. Mhm. To też się odbiło na jakości pszczół, troszkę osłaby rodziny, kiedy było zimno, kiedy deszcz padał, kiedy potem były upały. I wszystko to w czasie, kiedy były nakterowanie, czyli rośliny, które powinny dać nam miód, czyli pszczoły, żeby mogły mieć pokarm, paliwo dla siebie, niestety w tym momencie nie nektarowały. Albo wypukał deszcz, albo nie miał dostatecznej ilości wody, żeby nektarować. Szanujmy tą naturę. Szanujmy. Nie masz wrażenia, że my tak naprawdę mamy tutaj solidną lekcję do odrobienia w kontekście szacunku do tego świata natury, którego jesteśmy częścią? Nie szanujemy kompletnie natury. Niestety nie. Naszą naturę nie szanujemy. W każdym dniu, jak spojrzymy, jak my się zachowujemy na ulicy, co robimy. Popatrzmy, nie będę mówił, co robimy, popatrzmy własnym wzrokiem, popatrzmy, co się dzieje, gdzie wyrzucamy śmieci, jak zaśmiecamy środowisko, czego używamy, ile torebek foliowych musimy wyrzucić. Potem to się wszystko wala, to wszystko jest środowisko. Może od tego trzeba odejść. Na pewno trzeba lekcje odrobić i mniej chemii też używać. Zobacz, co się dzieje w momencie, kiedy pszczoły, które lecą do tego świata natury, stykają się z chemią. I tu jest problem, ponieważ może nie od razu zginie pszczoła, natomiast na pewno, jeżeli zmieni się zapach, to nie zostanie wpuszczona do ula. Ale często jest tak, że jeżeli... I traci powrót do domu. Domu, tak. A często jest tak, że nie dolatuje już do tego domu. To jest to właśnie chemia. To jest to, co z czym walczymy my pszczelarze. I krzyczymy o tym, żeby w szczególności do osób, które stosują chemię. Nie tylko mówimy o rolnikach, bo nie możemy ich krzywdzić, oni muszą stosować chemię. W dzisiejszych czasach nic by nie urosło, ale też niech stosują to rozsądnie. Czyli zachowania okresu karencji, godzin pryskania. Natomiast też zapominamy o jednej rzeczy bardzo ważnej. My w ogródkach stosujemy chemię. Nienawidzimy komarów. I co robimy? Robimy wielki oprysk. I musimy pamiętać, że jeżeli przyleci pszczoła, każdy jeden owad zapylając nie tylko pszczoła, ona również zginie. Nie tylko ten komar. O tym zapominamy. Zginą pszczoły? Zginiemy my. A ile mamy lat na to, żeby przeżyć? No. Kto powiedział? Einstein? Niewiele. 4 lata. Niewiele. Od czasu, kiedy zginą pszczoły. Ostatnie pszczoły. A dlaczego? Bo umrzemy z głodu. Mhm. Bo 3/4 żywności jest zapylana przez owady zapylające nie tylko pszczoły, ale przede wszystkim przez pszczoły. O tym opowiadasz dzieciom w przedszkolach? Opowiadam o tym. I pokazuję obrazki. Najpierw pokazuję obrazek, czy to lubicie jabłko, czy lubicie gruszkę, lubicie śliwkę, lubicie warzywa. Tak, wszystkie zachwycone są. A teraz wyobraźcie sobie, jakby tego nie było. I taki smutek na twarzy. Mm. Bo myślę sobie, że tę edukację powinniśmy rozpoczynać od tego najmłodszego pokolenia. Tak, od tego malutkiego. Bo w nich jest wielka siła i nadzieja. Darku, gdybyśmy jeszcze dwa słowa powiedzieli, bo pewnie mamusie będą pytać o to, kiedy dzieciom możemy podawać? Od 4 roku życia. Ja się spotkałam z tymi opracowaniami medycznymi, które mówiły, że miód od 2,
A tyłek, trzeci, czwarty, ale też trzeba po prostu delikatnie sprawdzać. Sprawdzać po prostu, czy to dzieciątko nie jest uczulone właśnie na miód. Wcześniej nie można, dlatego że jelita nie są na to gotowe. Natomiast później rzeczywiście ten pyłek można delikatnie podawać, stosować i wspierać naturalnie tą odporność. Dobrze powiedziałaś jelita, bo jeżeli stosujemy pyłek, na przykład jeżeli ktoś stosuje kurację odchudzającą, albo w drugą stronę, bo pyłek, nie powiedzieliśmy jeszcze bardzo ważnej rzeczy. Pyłek działa w dwie strony, na plus i na minus. Czyli jeżeli brakuje nam czegoś, to uzupełnia i tak jakby dodaje nam wagi. A jeżeli masz nadwagę, to redukuje. Właśnie przez to, że porusza jelita. I w momencie, kiedy są zaparcia, jak najbardziej rano, to jest skuteczne. Ale jak są z kolei biegunki, to też. Tak. Ja zawsze mówię, że w naturze, zresztą Hipokrates powiedział, że lekarstwo znajdziesz w naturze i że kiedy organizm jest zdrowy? Wtedy, kiedy jest w równowadze. I tak naprawdę te skarby natury, to co robią, to bardzo często umiejętnie stosowane, doprowadzają nasz organizm do kondycji. Do równowagi. Do zdrowia. Tak, do równowagi. Doreczku, dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego Wam życzymy. Z tęczowej pasieki pozdrawiamy. Panie kierowniczku, do tej kamery czy do tej kamery? Do tej. Bo my po prostu mamy takie wrażenie, że trafiliśmy do pszczółkowego, tęczowego raju i zawsze nas przypomina taka wdzięczność, jak możemy obcować z tą naturą. Wszyscy się po prostu uśmiechamy i niezwykle cieszymy, że możemy się tą wiedzą z tak niezwykłymi osobami, po prostu dziękuję naszymi gośćmi bardzo. Z Wami. Cieszę, że mogłem Was gościć.